Jest tyle mega realistycznych modyfikacji do farminga, na przykład takich, że wasz kombajn inaczej kosi, gdy zboże jest mokre, a inaczej, gdy zboże jest suche. Będziecie mogli na przykład teraz staczać belki, albo je po prostu rozpruwać. Nowy system karmienia krów za pomocą pastwisk i łąk. Lecimy, let's go! Zaczniemy od modyfikacji, która sprawi, że teraz będziecie mogli monitorować wasze spalanie paliwa. Jest to bardzo ważne, bo jak zobaczycie, jeden ciągnik, na przykład ten mały, spala około 20 litrów paliwa. Przy oraniu, małym pługiem co prawda, ale duży, z dużym pługiem spala tego paliwa 5 razy więcej. I teraz wchodzi czysta matematyka, czy nam się to opłaca, czy nam to się opłaci długoterminowo. Szczególnie na przykład w niektórych wyborach będziemy mogli sprawdzać, czy niektóre ciągniki są spoko, a czy niektóre nie. Bo mogą mieć na przykład podobną ilość koni mechanicznych, a te spalanie paliwa może się po prostu różnić. Więc teraz przy zakupie ciągnika będziemy na to musieli zwrócić uwagę. Cześć kochani, bo jest taki portal Eneba i tam można kupić sobie gry po totalnej taniożce, bez przepłacania na Steamie i w sklepie. Dodatkowo znajdziecie tam specjalną kategorię symulatory, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Ja razem z MySocialem robimy tam zakupy i ty też musisz. Kolejna modyfikacja, która nam bardzo się przyda, bo wiadomo, czasem zdarzają się różne wypadki z ruchem ulicznym w farmingu. Teraz wystarczy, że klikniecie Ctrl-R i po prostu resetuje wam się ruch uliczny. Bardzo fajna sprawa, gdy no jednak są takie problemy, a wiadomo, że realistycznie to czasem nie gra, więc po prostu wystarczy kliknąć i jest wszystko git. Kolejny mega fajny mod to jest na to, że wasze kombajny będą teraz o wiele, wiele realistyczniejsze. Na przykład kombajn teraz będzie inaczej kosił, gdy na przykład będzie miał duży header, a gdy będzie miał mały. Naprawdę teraz jakby kombajny nie jadą wszystkie z taką samą prędkością, tylko jest to zależne od tego, na przykład czy kosicie o 8 rano, gdy zboże jest jeszcze trochę wilgotne i ta rosa się osadza, czy na przykład będzie kosili o 13. Też na przykład prędkość waszego koszenia będzie się różniła od tego, na przykład jakie zboże aktualnie kosicie. Dodatkowo macie teraz wskaźnik, ile zbierzecie ton na godzinę i ile zbierzecie ton na hektar, a dodatkowo jeszcze co ciekawe, będziecie mieli też wskaźnik, jakie jest aktualne obciążenie waszego kombajnu. Kolejna modyfikacja też do kombajnów to jest takie coś, że teraz będziecie mogli rozładowywać zawartość waszego zbiornika w kombajnie, zależnie od tego, kiedy wam się chce. Po prostu będziecie teraz mogli rozładowywać tylko pod przyciskiem, a nie wtedy, kiedy podjedziecie sobie od razu ciągnikiem. Jest to fajniejsze, bo czasem na przykład nie chcemy rozładowywać do tej konkretnej przyczepy, a przejedziemy pod tą rurą i od razu nam się wysypie. Popychanie belek. To jest po prostu zarąbista modyfikacja. Bardzo mi się podoba, bo w końcu te belki możemy popychać i robić z nimi różne rzeczy, a to się często na polu przydaje, lecz ma ta modyfikacja mały problem taki, że nie możemy tych jeszcze belek obracać niestety, no ale trudno, nic nie zrobimy, na razie musimy się cieszyć taką małą rzeczą. Uwaga! Teraz jest modyfikacja, która sprawi, że będziecie mogli wypasać wasze krowy na waszych pastwiskach. Teraz na przykład jak stawiacie jakąś zagrodę dla krów, to tam jest zawsze takie miejsce, gdzie one mogą się karmić trawą. Oczywiście to jest wszystko takie jakby na niby, lecz teraz naprawdę możecie sobie tam jakby w tworzeniu terenu zasiać sobie trawę, jakby ustawić sobie tam trawę i one tą trawę będą wyjadać. I ta trawa będzie miała różne jakby poziomy wzrostu. Jeżeli na przykład krowy ją zjedzą, to będzie wyglądała tak, jakby była skoszona. Więc ta trawa regularnie będzie przez krowy zjadana. Dodatkowo będzie się to liczyło do wyżywienia krów. Moim zdaniem super sprawa, mega dużo na plus, bardzo polecam. Coś, czego mi zawsze, ale to zawsze brakowało w farmingu, to jest to, że nie dało się rozcinać bel. A wiadomo, że normalnie jest to możliwe. Były tylko te rozdrabniarki do bel, że tam rzucaliśmy belę i ona się rozdrabniała, takie rzeczy. A teraz możemy sobie ją po prostu rozciąć. Podchodzimy, rozcinamy i mamy po prostu taki zasyp ze słomy, siana czy kiszonki. Tylko nie używajcie tej modyfikacji razem z modyfikacją do taczania bel, gdyż to się baguje wtedy i niby rozcinacie tą belę, niby się tam ona usuwa, a się nie usuwa. Więc razem z modyfikacją do taczania nie używajcie tej modyfikacji. Coś, czego również mi brakowało w modyfikacjach do farminga, to inne sortowanie maszyn, czy ciągników, czy innych rzeczy, że nie musimy zawsze sortować od ceny, ale na przykład możemy posortować od mocy danej maszyny, albo od zapotrzebowania na moc na daną maszynę, na przykład, żeby, albo na przykład sobie posortować kultywatory względem jego szerokości roboczej. Możemy dosłownie wszystko sobie porobić, co tylko chcemy, są teraz różne filtry sortowania, bardzo wam polecam.
Coś, co również ułatwi nam mega, mega pracę w farmingu, to jest to, że teraz na przykład, gdy mamy jakieś zbiory w naszych silosach, to zazwyczaj obliczaliśmy, ile teraz zarobimy, czy teraz się opłaca sprzedawać, czy lepiej sprzedać gdzieś w grudniu, gdy będzie lepsza cena. Teraz ta modyfikacja wszystko policzy za nas. Pokazuje nam, ile mamy w silosie, ile dostaniemy pieniędzy, jeżeli w tym momencie sprzedamy to w konkretnym punkcie skupu, a ile byśmy dostali, gdybyśmy na przykład poczekali do grudnia i ile wtedy byśmy dostali po tej najlepszej cenie. Ta modyfikacja wszystko nam dokładnie wylicza i nam pokazuje, ile będziemy mogli zarobić na tym, co posiadamy w naszych silosach. Kolejna modyfikacja, która również bardzo fajnie nam się przyda, to jest to, że możemy manipulować prędkością rośnięcia różnych drzew. Jak wiemy, niektórzy uważają, że drzewa w farmingu rosną za szybko, niektórzy uważają, że drzewa w farmingu rosną za wolno. Teraz tą prędkość będziemy mogli w 100% dopasować do naszych potrzeb. Na przykład, gdy chcemy, na przykład, żeby rosło szybciej, to możemy podkręcić ileś tam, na przykład procent, żeby rosły 200% szybciej, albo na przykład zmniejszamy to nawet do 5%, jest to możliwe. Jeżeli któraś z modyfikacji dla was bardzo się przyda w grze i bierzecie, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, że pobrałem. Nie zapomnijcie również napisać mi w komentarzu, jakich jeszcze filmów potrzebujecie na moim kanale. Nie zapomnijcie również zasubskrybować mojego kanału, zostawić łapkę w górę oraz wbijać na grupę Kuchenna Flota Majstrzostwa24, żeby tam też dołączyć do projektu Farmy Widzów i wysłać mi swoją farmę, swojego save'a, żebym mógł ocenić, bo ostatnio jakieś mam takie słabe te save'y i nie ma bardzo z czego nagrywać, więc bardzo wam polecam, wysyłajcie tylko takie linki, żeby dla mnie działały. To wszystko w tym odcinku, dziękuję, trzymajcie się, na razie, cześć!